Cześć, ja jestem Juno i zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny, jakże pszczeli, odcinek z serii Zagrajmy w Bioshock. Używamy zadymiarki, czyli uspokajamy pszczółki. I teraz tak, można przeszukiwać wszystko bezkarnie. Powiedzmy, au. Już ktoś mnie próbuje ubić. Oj, nie, nie, nie. Czy ja mogę tego używać na przykład przeciwko nim, albo coś takiego? A, witam, witam. Czy oni tu przyjdą, czy jak? No, miałam taką nadzieję przynajmniej. Spokojnie, spokojnie. Znowu trzeba by tego właśnie użyć. I zaraz, spokojnie. Trzeba przeszukać, póki można. Dość dużo tutaj wszystkiego jest, więc warto przeszukiwać, ale nie zapominać, że jednak no dużo genofagów chce nam tutaj robotę napsuć, utrudnić przynajmniej. Dobra, raz jeszcze. I wchodzimy tradycyjnie. Au! Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Przecież włączyłam zadymianie. Tak, genofagi no już po prostu lubią... Ojej! Lubią nam przeszkadzać. Świetnie. Nie to zupełnie chciałam zrobić, no ale ja zawsze się popisuję w grach. Kurde. To jest skomplikowane, naprawdę. Ta presja wywierana, że wiecie, no na czas jednak trzeba coś zrobić. Używamy, obserwujemy efekt. I zamiast przeszukiwać każdy ul po kolei, przejdę się może właśnie dookoła tutaj. Co ja mam zrobić? Dokąd mnie ta strzałka prowadzi w ogóle? No, co oni tak na mnie skaczą? Jezu, uciekać, uciekać, uciekać! Sami tu przybiegną. Prawda? No, witam, witam Państwa. Co, i pszczoły im nic nie robią? No, aż mi się w to wierzyć nie chce. No, to chodź tutaj, taki odważny jesteś, koleś. I... Tu coś powinno być, prawda? Tutaj dokładnie, czy nie? Ja nie wiem, sama nie wiem. W ulach pustka. Tu nie mogę. Tu już mi się czas z kolei kończy. A jak nam to mówi? No właściwie za wiele nam to w ogóle nie mówi. Ja nie rozumiem tego, naprawdę. A w ogóle co ja mam znaleźć tam w środku? To jest takie szukanie nie wiadomo czego. Save, ale ja nie chcę do save'u. A przynajmniej wydaje mi się, że nie chcę. No bo tutaj co? Tego też nie chcę. Powiedziałam, że nie chcę. Ja chcę zwłoki przeszukać. No, kurde, gro! Ja nie wiem. Ile ja tutaj czasu spędzę, wy mi powiedzcie. Już tu 5 minut siedzę. Jeszcze raz.
musi być coś tutaj. Dobra. Świetnie, zdobyłam wszystkie próbki. I uciekamy stąd. Nie chcę tu spędzić ani sekundy dłużej. Jezu, co za silna baba. Uciekamy. Ja chcę stąd wyjść. Już teraz w tym momencie nie żartuję. Już proszę, wypuśćcie mnie. Ja tak ładnie proszę. Gro. Bank genów. To jest ważne. Czy ja chcę tutaj coś pozmieniać? W ogóle... Nie wiem, przydałby mi się jeszcze... Przydałoby mi się miejsce na tonik fizyczny i... W ogóle na wszystko by mi się miejsca poprzydawały. Tylko czy już za mało funduszy, dobra. To da się zrobić. Czyli na razie trzeba pomyśleć, co się najbardziej opłaca. Przywracają trochę więcej zdrowia, a to, gdy masz... tego, które jest lepsze. A sama, nie wiem, Ambrozja Hakera, no to tak. Zmidys używają mniej Ewy, a tutaj... No, czyli w sumie tak bez sensu troszeczkę wszystko nakupowałam, trudno. Skupiony haker, a szybki haker, co? Żeby dać więcej czasu. Nie. Nie wiem nigdy, co wybierać. Cichy łomiarz, to... W sumie to, co mam, mi pasuje, jak na razie, na ten moment przynajmniej. Witam. Tak, nie ma to jak ubijanie ich z wyskoku. Ktoś... Myślałam, że ktoś mi drzwi przed nosem zamknął. Tak, jesteśmy w winnicy, a w winnicy... Niewątpliwie są kamery i systemy bezpieczeństwa. No, ja na nie spróbuję oczywiście sposobem, żeby jak najmniej amunicji i tym podobnych przyjemnych rzeczy natracić. Okej. Okay. Ja myślałam, że tu zwłoki leżą. Przepraszam, że nic nie mówiłam przez dłuższy moment, ale zamyśliłam się zupełnie. Ja wiem, że ja czasami albo w ogóle się nie odzywam, albo gadam jak najęta, ale... Ale po prostu ten typ tak ma. Tak, ten typ. Mówię tak o sobie. Świetnie. Wow, kogoś słyszę. Czy ja chciałam się tu znaleźć? Tego wam nie powiem. Ale mamy kolejny tonik bojowy. Zwiększa wynik badawczy. Ale to nie. To w sumie czegoś takiego to nie potrzebujemy. Świetnie, włączyły się zabezpieczenia jakieś dziwaczne. O, już mnie wszyscy atakują. Nie, ja poczekam, aż tu przyjdą i rozwalą te zabezpieczenia właśnie. No, musicie do mnie przyjść. Taka kolej rzeczy, przykro mi. No ja wiem, że mnie widzicie, więc zapraszam, zapraszam. Ciekawe, czy mogę to właśnie w ten sposób
przyjemnie rozwalić. Niestety chyba nie. Muszę użyć broni palnej. Szkoda. No i pod tym to już przejdę. Nie będę z siebie takiej ofiary robić, rzecz jasna. O, słyszę coś miłego. Aż dziwne. W takim miejscu usłyszeć miłe rzeczy. Tam znowu jest winiarnia, znaczy praktycznie cały czas w niej jesteśmy, tylko troszeczkę z różnych miejsc ją poznajemy. Znowu bank genów. A ja jestem już tak niezdecydowana z tym, co ja chcę, a czego nie chcę. Jeszcze jedna woda destylowana nam się przyda. Tylko gdzie ona może być? Nie macie pomysłu, bo ja zupełnie nie. Załatwimy go w jakiś tradycyjny sposób. Tak, mamy cel osiągnięty. O nie. Nikt mnie nie widział, nikt mnie nie słyszał. Ej, a ty co tak wybiegłeś? Niech się tam ktoś potłucze z kimś, nie wiem, kto i z kim. Zakładam, że wszystkim jak zwykle chodzi o mnie. Wody w sumie destylowanej więcej już nie potrzebujemy, ale... czy ja chcę coś od wytwórcy? Na razie chyba ciągle nie. I wydaje... O nie, kogoś słyszę. Nie wiem, czy ja mam już wszystko w ogóle z tych rzeczy? Udało ci się zabić. Aha! Wektor Łazarza. Świetnie. Łazarzu, wstań, tak? Jak to było? Słynny cytat. O cholera. To załatwimy go raczej szybko, mam nadzieję. Powiedzmy. Różnie rozumiemy wszyscy słowo szybko, co? Teżka, tak. Panel wyłączania czy włączania botów? Nawet nie wiem. Czy ktoś ma dla mnie jakieś życie w ogóle? Nie wiem, nikt nic dla mnie nie ma, no to jest jakieś dziwaczne. Nie przywykłam do takiego stanu rzeczy. W ogóle troszeczkę się w tym miejscu zagubiłam. I... nie wiem, czy ja to mogę... czy ja to miałam teraz zrobić, czy gdzieś indziej, ale na jedno wyjdzie. O nie, słyszę kogoś. Chyba naprawdę kogoś słyszę, bardzo głośno, rozpaczającego. Oj Boże, ktoś się na mnie chyba pojawił, ale nie wiem, nieważne, nie ogarnęłam. Jak zwykle. Hihihi. Mogłoby szybciej przestać płonąć. A ja znowu mam dużo kasy do wydania, świetnie. Nie posądziłabym siebie o takie problemy w Bioshocku. Ostatnio miałam troszeczkę w odwrotną stronę. O, jeszcze zastrzyk, ładnie. Tylko, że teraz to bym wolała apteczkę, no ale... tak to już jest, że zawsze potrzeba czegoś, czego akurat nigdzie nie ma. Nie wiem, czy ja mogę sobie już teraz tak bezpiecznie, bezkarnie tu chodzić. No, wyglądałoby przynajmniej na razie, że w sumie mogę. I to jest sprzężenie Ewy.
Dobra, to może wykupimy kiedyś miejsce na to. I w sumie można się włamać. Tak chociażby dla zasady i... O Boże, już zepsułam. No, bo nie mogę niestety. Cudownie. Chciałam... to kupimy parę przedmiotów bez... wiecie, bez takich... tam... pół oszustewek. Bo zaczęło robić się nieprzyjemnie. Jestem kiepska w hakowaniu. I z czym ja w ogóle do ludzi tu startuję? Z karabinem maszynowym sobie idę. No bo najwidoczniej nic innego do nich nie trafia. Jeszcze gościowi ukradliśmy alkohol, no to już w ogóle... Wracamy do Arkadii. Nie wiem, czy cieszycie się z tego, czy nie. Ja w sumie kocham obie te lokacje, z tym, że tamtą wspominam troszeczkę gorzej, dlatego że strasznie, strasznie zawsze w niej obrywam. A Arkadia jest taka, wiecie, przyjemniejsza troszeczkę. Znaczy, może nie tyle przyjaźniejsza, ile no jakoś łatwiej mi tutaj walczyć ze wszystkim. O cholera. Ała? Mam po prostu uciekać od tamtego miejsca, czy jak? Kasa, kasa, kasa. O nie. O nie, już teraz się wrąbałam we wszystko. Nie cieszy mnie taki obrót spraw, naprawdę. Znalazłam się tu blisko tatuśka, który... O Boże, zaraz mnie tu wszyscy zabiją. Ja nie chcę umierać, nie w tak młodym wieku. Spokojnie. Nie mogę spanikować. Wiem, że nie mogłam spanikować. Już, już, okej. Okay. Jeszcze żyją. Jak zwykle nie zrobiłam wystarczających zakupów, bo patrzę, że znowu mamy zdecydowanie za dużo kasy, a za mało przyjemnych przedmiotów. Zastrzyk mi nie jest potrzebny, przynajmniej na razie. No. Aha, dalej. Świetnie. Przy nim nie było siostrzyczki żadnej. Nie podoba mi się taki obrót spraw. Czuję się jakaś taka wykorzystana przez tę grę. Nie wiem, nic tutaj na pewno nie ma. Nic a nic. Dobra, to idę tam, gdzie strzałka pokazuje. W sumie nie mogę narzekać, mam... dość sporo wszystkiego. Może nie jest to szczyt marzeń, ale narzekać też nie ma na co. Zawsze mogło być gorzej i tyle. Witam. Bank genów. Nie, na razie tym się nie będziemy bawić. Coś mi się włączyło. Aha, dobra, tu byłam już. Może dlatego. W sensie coś mi się włączyło. Jakiś napis zobaczyłam. Który by oznaczał, że tam coś było, ale ja nic nie widziałam. Tam jakieś dobrodziejstwa leżą, ale to za późno. Ktoś sobie gwiżdże? Już nie. Kasetka, kasetka, ale to nic, kompletnie nic dla mnie nie ma. Kupmy troszeczkę amunicji przynajmniej. No i widzę, że wychodzimy powoli z kasy, co też mi się nie podoba. No ale to hakowałam na początku, to trzeba jakoś z tego skorzystać, nieprawdaż? Idziemy, idziemy. Słyszę tatuśka.
Ale jeszcze go nie widzę. To nie... To nic dobrego nie znaczy. Jasne. Kolejny z tymi minami. Ale może by w nią wszedł? Może? Chociaż, no właśnie, niestety chyba nie jest aż tak... Jezu, goni mnie. Nie, nie, nie. Tylko mnie nie zabij, proszę cię. Miej serce. Nie wiem, czy to coś działa, to co próbują teraz zrobić. Kiepsko mi jak zwykle wyszło. Może chociaż apteczkę gdzieś tutaj znajdę, co? No szczerze wątpię, nawet ja w to, co mówię, ale trzeba mieć nadzieję. Pamiętajcie, nadzieja zawsze umiera ostatnia. Tu bank genów znowu. Wytwórca? Nie, też mi się nic z tego raczej na razie nie przyda. Wszystko mam. Tak, wszystko mam, a i tak mi wszystko kiepsko idzie, no... Czy ktoś to może zrozumieć? Aha, tu tajne przejścia, które są tak bardzo dla nas teraz niedostępne. Idziemy dalej. O Jezu. Już boją się tego, co słyszą. A witam, witam panią. Aż Ewa sobie pofrunęła gdzieś tu, a apteczki żadnej... to nie widzę, no niestety. Nie było tu nic wcześniej zostawionego. Nie ma pani nic dla mnie. Oprócz kasy. Zaraz, co ja tutaj miałam zrobić w ogóle? A, już widzę. Dobra, teraz przydałoby się drzwi zablokować, tylko... Jak widzicie, sytuacja robi się taka coraz poważniejsza. Apteczka, wreszcie jakaś! Jej, całe szczęście, bo już się wystraszyłam, że naprawdę nic a nic tu dla mnie nie będzie. Klucz, co? No nic. Ktoś wyskakuje na mnie. Wiedziałam. Ten efekt zaskoczenia, co? Momencik. Co ja i gdzie mam zrobić? Tu? Świetnie. I pozostawiliście mnie samą sobie, tak? Naprawdę? Aż się nie chcę wierzyć w coś takiego. No ale dobra. Stoimy, stoimy. I wiecie co? Tutaj zakończę ten odcinek. Ja wiem, że lubicie takie... akcenty, tajemniczości tego, co nas czeka w kolejnym odcinku, tak? Więc dzięki za oglądanie, wyczekujcie kolejnego odcinka, a na razie cześć wszystkim!